Radni do tak zwanej śmieciowej uchwały, czyli podwyższenia stawek zagospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Wieluń podchodzili w sumie dwa razy. Obszerna dyskusja na ten temat najpierw miała miejsce na sesji 25 lutego. Burmistrz, jak już wiadomo, zaproponował stawkę 15 zł za odbiór posegregowanych odpadów oraz trzykrotność tej stawki za nieposegregowane odpady w formie tzw. kary w wysokości 45 zł. Śmieci drożeją i będą coraz droższe, a wiąże się to m.in. z coraz większymi kosztami transportu śmieci w naszym przypadku na wysypisko do Dylowa. 75% za rok 2019 to były około 75% to były odpady zmieszane, około 10% to były odpady biodegradowalne, około 10% plastikowe, 4% to szkło, 1% to papier. Obecnie tona odpadów zmieszanych, które przyjmuje składowisko, czy przyjmują składowiska ekoregionu, wynosi 525 zł za tonę plus koszt transportu, który trzeba pokryć. Ponadto wiemy, że od tego roku ciąży na gminie odpowiedzialność uzyskania 50% wliczonej jako wagowo masy odpadów, które powinny podlegać dalszemu recyklingowi. Jeżeli ten poziom nie będzie uzyskany, kara wynosi 270 zł od każdej tony, czyli jak łatwo policzyć, 525 plus 50 zł koszt transportu plus 270 daje to kwotę ponad 800 zł za tonę odpadów zmieszanych. Radni podczas śmieciowej dyskusji mieli mnóstwo pytań, między innymi próbowali dowiedzieć się, ile do tej pory przedsiębiorstwo komunalne i gmina Wieluń dopłaciły do śmieci, jak będzie wyglądał system kontroli, czyli sprawdzania, czy odpady są prawidłowo posegregowane oraz na jakim etapie jest budowa kompostowni. Kto będzie kontrolował? Na slajdzie było pokazane przedsiębiorców, osoby fizyczne, wszystko. Bo wiemy, że no nie wiem, czy to nie zablokuje po prostu pracę urzędu. Czy pan również myśli zwiększyć etatowo urzędników, strażników miejskich? No bo teraz już są problemy nawet, nie wiem, z przyłączem kanalizacyjnym czy coś. Nie idzie to tak, jak tutaj zawsze radny Kaftan podkreśla. Ilość wyprodukowanych śmieci tak naprawdę też zależy od nas. I to my się mamy starać, żeby jak najmniej produkować i myślę, że coraz większa jest świadomość mieszkańców, coraz częściej widzi się ich w sklepach z torbami wielokrotnego użytku i wiele innych działań podejmują. Mamy tutaj tą stawkę procentową za premiowanie tych właścicieli nieruchomości, którzy będą kompostować śmieci. W uzasadnieniu, proszę Państwa, nie ma kalkulacji. Nie ma. Bo teraz zadam proste pytanie i proszę mi o podanie liczb, to jest dosłownie chwila, moment i wyjdzie mi stawka. Ile dopłaciła gmina w roku 2019 do odpadów? Zapłaciła kwotę 415 tysięcy złotych. Tam z jakimś jeszcze końcówką. Ile dopłaciło przedsiębiorstwo komunalne? To tego to musi pan spytać przedsiębiorstwo, a nie mnie. Ja takich danych nie posiadam na chwilę obecną. Pan radny Buda pyta, kto będzie kontrolował. No, pierwszym takim ogniwem kontrolnym będzie przedsiębiorstwo komunalne, które będzie podjeżdżało pod poszczególne posesje i będzie no, sprawdzało morfologię tychże odpadów. Także tutaj przedsiębiorstwo komunalne wraz z jednym z pracowników gminy i w tym pierwszym okresie chcemy tych kontroli przeprowadzić dosyć dużo, żeby to było widoczne. W maju mamy rozruch technologiczny kompostowni. Umowa została podpisana w styczniu tego roku i tyle mam w tej kwestii do powiedzenia. W dalszej części dyskusji włodarz miasta przekonywał m.in., że stawki za odprowadzanie odpadów w gminie Wieluń są i tak jednymi z najniższych w Polsce. To jednak nie uspokoiło radnych. Pytali dalej m.in. o odpady bio, spadającą liczbę tak zwanych śmieciowych deklaracji. W tamtym roku chciał pan uszczelnić system i ci, którzy płacili, płacili za tych, którzy nie płacili. I żeby nie było w tym roku, że ustalimy jakieś stawki i mieszkańcy będą płacili za przedsiębiorców. Ja w tym urzędzie usłyszałam zdanie, że uczciwemu wiatr w oczy wieje, ale chyba nie o to chodzi. Ja bym chciała, żeby mieszkańcy płacili za siebie, a przedsiębiorcy za siebie. Nikt nie chce za śmieci płacić więcej, ale jest to konieczność. Sami Państwo widzicie, że propozycja burmistrza
nie jest jakąś tam horrendalną propozycją. Widzimy Działoszyn 22, Wierzchlas 18, Kropnica 17, więc to jest bardzo propozycja taka, że tak powiem, rozsądna. Rozsądna i mi się wydaje, że dla mieszkańców, którzy znają relacje i cyfry, jakie padają w innych gminach, do przyjęcia. Więc tym się nie przerażam. Ja jako prezes spółdzielni muszę informować moich członków i mam na to bardzo krótki okres czasu, bo w przypadku niezależnych opłat od spółdzielni muszę taką informację przygotować w obszarze cen wody, ścieków, energii cieplnej. I tam jest moja pieczątka. Nieraz mieszkańcy mylą mnie z tym, że to Kaja podniósł znowu tą wodę, ścieki, podniósł opłaty za śmieci. Czy też za ciepło. Mamy 250 budynków wielolokalowych. To są wspólnoty, budynki spółdzielni mieszkaniowej, zasobów komunalnych. Do jednej zastawy przypisanych jest 100-150 mieszkań, czyli 150 domów jednorodzinnych. Koszty podjazdu, transportu do jednej zastawy to, Jarku, koszty paliwa i czasu, jakie musi ten, kto wygrał takowy przetarg, ponieść, aby zaspokoić i dojechać do danej dzielnicy domków jednorodzinnych czy na teren sołectwa. Gospodarka śmieciowa to jest to, co wszyscy przestrzegają. Ona, odbiór śmieci nie będzie taniał. On będzie szedł w górę. I wszystkie samorządy z tym problemem się spotykają. Mi natomiast chodziło, tak jak Sławkowi, każdemu z nas, że jeżeli mamy podejmować dzisiaj uchwałę, ja tutaj mówię, nie neguję tych stawek. Chodziło mi tylko o kalkulacje. Przedsiębiorstwo komunalne jako operator naszej instalacji, naszego składowiska w Rudzie, jako spółka prawa handlowego podejmuje rozmowy handlowe na odbiór czy to szkła, czy to papieru, czy innych odpadów dokładnie z różnymi podmiotami i ona nie musi mieć żadnej procedury przetargowej taką, jak obowiązuje gminę. Przedsiębiorstwo ma sprzedać te odpady za najlepszą dla siebie cenę, która obowiązuje w danym momencie. Także to tak to działa po prostu od dawna i jeżeli jest na miejscu taki odbiorca, to jest to bardzo korzystne dla spółki. Pod koniec dyskusji radni większością głosów przegłosowali jeszcze dwie poprawki. Jedna z nich dotyczyła zwiększenia opustu za kompostowanie, druga zmniejszenia opłaty dla osób, które nie segregują, tak zwanej kary za nieposegregowane śmieci z trzykrotności stawki na dwukrotność, czyli 30 zł zamiast 45. W całości wraz z poprawkami uchwały jednak nie podjęto. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Oddano 17 głosów, 2 głosy za, 3 głosy przeciwne, 12 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta przez radnych.